Rozpocznę od pewnego zdarzenia. Parę dni temu, wczesnym rankiem, wszedłem do mojej pracowni, włączyłem światło i rozległ się huk. Żarówka w lampie eksplodowała. Na fotel, na którym pracuję, posypał się deszcz odłamków szkła. I z żarówki został tylko taki metalowa część, którą trzeba było wykręcić, żeby wymienić żarówkę. Ale nie chciało mi się wyłączać korków, bo później trzeba parę zegarów ustawiać. Sprawdzę, czy wyłącznik wyłącza fazę. Jeśli tak, jest bezpiecznie, więc biorę śrubokręt, próbówkę. Jest faza, wyłączam światło na wyłączniku, nie ma fazy, a więc jest bezpiecznie. Biorę śrubokręt i dalej naprawiam moją lampę. Możemy działać. Zgodnie z moim przekonaniem było bezpiecznie. Nagle huk, spięcie wybiło korki. Dlaczego? Przecież wyłączyłem prąd. Do teraz nie rozumiem, co się stało. Może jakiś elektryk mnie oświeci. Nie rozumiem. Takich sytuacji w życiu jest mnóstwo, gdzie wydaje nam się, że wszystko zrobiliśmy tak, jak trzeba, a tu trzeba dopiero zrozumieć problem i znaleźć rozwiązanie. Ale są rzeczy o wiele ważniejsze, obszary w naszym życiu, niż elektryczne zagadki czy techniczne. To są na przykład problemy zdrowia, gdzie właśnie trzeba znaleźć przyczynę, zrozumieć ją. Problemy psychiki człowieka, problemy w relacjach z innymi ludźmi, rozpadające się związki, zrozumieć przyczynę, to jest coś. Ale są też takie najbardziej w konsekwencjach ważne obszary dotyczące naszego ducha, naszej więzi z Bogiem. I tu zrozumieć problem i znaleźć rozwiązanie. Tym się dzisiaj będziemy zajmować, bo właśnie nieco innego jak Boże Słowo jest taką instrukcją, przewodnikiem po naszych problemach duszy i ducha. Będziemy tropili istotę naszych duchowych problemów, będziemy szukali rozwiązań, a stawka tutaj jest najwyższa, bo może dotyczyć wieczności, naszej wieczności. I o tym właśnie w kolejnym odcinku z serii Drogowskazy Życia na podstawie listu do Rzymian. Dzisiaj dalszy ciąg pierwszego rozdziału. Przeczytajmy pierwszą część. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogą wymówić się od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali. Chociaż tekst brzmi negatywnie, przy bliższym przyjrzeniu się mówi też o bardzo pozytywnych rzeczach. Gdybyśmy wyciągnęli z tego tekstu sam wers 20, pierwszą jego część, może jeszcze raz popatrzmy właśnie na sam wers 20. Od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Bardzo pozytywna wiadomość. To nieprawda, że o Bogu mało wiemy i jesteśmy skazani na błądzenie po omacku. Bóg rozpiął wspaniały ekran i każdy człowiek patrzy na to, co Bóg stworzył
kosmos, przyroda. I to jest wystarczające, by poznać podstawowe prawdy o Bogu. By poznać, że istnieje ktoś taki jak Bóg. Każdy człowiek, patrząc na przyrodę, na kosmos, widzi coś, co prowadzi do logicznego wniosku, że za tym wszystkim stoi ktoś. I ten ktoś ma wieczną potęgę, jest Bogiem. Każdy człowiek przynajmniej raz w życiu, w swoim umyśle, dochodzi do jednoznacznego wniosku, że za tym wszystkim stoi Bóg. Problemem więc nie jest to, że nie widać istnienia Boga. Problemem jest to, jak człowiek na to reaguje. Jaka jest właściwa reakcja? Mówi o tym sam początek 21 wersu, jeszcze raz popatrzmy. Choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali. Reakcja właściwa? Podziękowanie. Za co człowiek miałby podziękować komuś takiemu jak Bóg? Nieskończona ilość powodów. Że Bóg dał nam życie, że uzdolnił nas do przeżywania szczęścia i jest też gotowy nam to szczęście zapewnić. Ponieważ jest wszechmocnym Bogiem, to potrafi to, potrafi poprowadzić nas ścieżką szczęścia. Gdy mamy jakieś marzenia, to zawsze dochodzimy do bariery, do ściany możliwości, ograniczenia, które je uniemożliwiają, ale istnieje ktoś absolutnie wszechpotężny, jest gotowy tą swoją wszechmoc wykazywać w moim życiu i to bez limitów. Ktoś taki objawia mi się, jest gotowy mi wszystko dać. Tylko się cieszyć i dziękować. Fascynujące. Szczęście na wyciągnięcie ręki. Dlaczego w takim razie ludzie, choć Boga poznali, choć to wszystko stało im się wiadome, nie zachwycili się Bogiem i Mu nie dziękowali? Nie to, że nie poznali, nie dowiedzieli się. Poznali wszystko, co trzeba, ale nie zachwycili się Bogiem i nie dziękowali Mu. Dlaczego? Bo jest pewien problem, który leży w naturze człowieka. W każdym człowieku jest pewna skłonność, pragnienie, by doświadczyć czegoś jednak spoza tych wspaniałych rzeczy, które proponuje Bóg. To może być coś gorszego, niszczącego, brzydkiego, śmierdzącego. Może niszczyć nasze życie, ale mnie to właśnie ciekawi. To więcej niż to, co Bóg ma dla mnie. Niż to wspaniałe i szczęśliwe, co Bóg mi daje. Taka jest natura człowieka. Dlatego człowiek, choć ma szczęśliwe małżeństwo, rodzinę, dom, doświadcza powodzenia, to mu nie wystarczy. Musi poznać coś poza. Jakiś skok w bok. Coś, co go zniszczy, nieważne, że jest dużo gorsze niż to, co ma w domu. Brzydsze, śmierdzące. Co poprowadzi go na ścieżkę spalania się, jak ćma, która ciągnie do ognia, chociaż ten ogień ją spali. Więc taki ktoś, kobieta czy mężczyzna, idzie do sklepu, szuka gadżetów, które mu w tym pomogą zdobyć to nowe doznanie,
doświadczenie, które jest poza tą sferą piękna i szczęścia, którą wytyczył Bóg. Taka jest natura człowieka. I co z tego, że człowiek ma na dłoni to, że jest ktoś taki jak Bóg, wszechmocny, wspaniały, oferujący ścieżkę szczęścia i pełni. Jak człowiek chce akurat czegoś dalej, poza, więcej. Ale dlaczego każdy człowiek coś takiego ma w swojej naturze? Jak to się stało? Bóg przez swoje słowo nam to objawia. Że takiego wyboru dokonali pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, Adam i Ewa. Bóg dał im wspaniały świat, raj, nieśmiertelność. Każdy dzień był tym najszczęśliwszym. Cały ogromny, wspaniały raj. Ale powiedział też, że tam rośnie takie drzewo, czy drzewko, nie wiemy, drzewo poznania dobra i zła. I żeby z tego drzewa nie jeść, nie warto zdobyć to poznanie, które tam jest, bo ono wszystko zniszczy. To poznanie nie jest wam potrzebne. Zniszczy was. Stracicie to, co dobre. Umrzecie. I co się stało? Cały raj nie wystarczył. Ewa chciała czegoś więcej. Dobro już znała, ale chciała poznać zło. Poza tą sferą, którą Bóg miał dla niej, jako coś dobrego. I spróbowała. Potem dała mężowi, dokonał takiego samego wyboru. Ich potomkowie, czyli my, mamy to w swojej naturze. Już wiem, jak coś ładnie pachnie, ale chcę poznać coś, co śmierdzi, bo jeszcze tego nie poznałem. Mamy to w naturze? I co z tego, że mamy wszystko, co jest potrzebne do szczęścia? Musimy w szkole chować się po toaletach i próbować różnych rzeczy. Musimy poszukać ludzi, którzy pomogą nam zdobyć to poza. I co z tego, że istnienie Boga mamy jak na dłoni, że takie są fakty, że jest ktoś, kto to wszystko stworzył, posiada wieczną potęgę, jest Bogiem i może dać nam pełnię szczęścia. Jaka jest reakcja człowieka na to? Jeszcze raz wers 21. Choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali. Właściwa reakcja byłaby oddanie czci, podziw. Tak? Czy może być coś wspanialszego niż Bóg? Życie w zachwycie. Dziękowanie. Dziękuję Bogu za wszystko, co mnie spotka. Jestem zadowolony. Nie, mało. Jeżeli ciągnie mnie coś, co jest poza, co jest zakazane, ten właśnie zakazany owoc, to taki Bóg będzie mi przeszkadzał. Po co mi dyskomfort wyrzutów, tak, że ktoś będzie za mną chodził i mówił, to źle robisz, to źle. Więc najlepiej od niego uciec, wyzwolić się albo powiedzieć, że go w ogóle nie ma. Stworzyć świat, w którym będziemy wolni i będziemy nurzać się w zgniliźnie, ile będziemy chcieli, to jest nasza sprawa, nazwiemy to wolnością, nie przejmując się w ogóle tym, co Bóg sobie o tym myśli. Taka postawa człowieka wynikająca z jego natury tutaj w naszym fragmencie została nazwana. Wers 18, jeszcze raz ten 18 wers. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość
tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. Nieprawość, taka postawa. Cóż to jest ta nieprawość? To jest właśnie postawa lekceważenia wobec Boga i Jego praw, Jego granic, tego, co jest dobre. Jednak Bóg poucza nas, że choćbyśmy nie wiadomo, jak daleko od Niego uciekli, nie uciekniemy od konsekwencji takich wyborów. Jakie będą konsekwencje? Bóg nas o tym poucza, tu w 18 wersie, że przez nieprawość, przez tą postawę lekceważenia, nakładamy prawdzie pęta, to znaczy tłumimy prawdę, tak, że człowiek widzi prawdę coraz mniej ostro i wreszcie w ogóle przestaje ją widzieć. Takie są konsekwencje lekceważenia. W momencie, kiedy umysł mówi mi, tak, Bóg do ciebie, czegoś od ciebie chce, coś do ciebie mówi, a człowiek reaguje lekceważeniem, to ta prawda o Bogu, to światło zostaje stłumione, coraz słabiej dociera ten sygnał, że za tym wszystkim stoi Bóg i w końcu człowiek mówi, nie widzę tego. Bóg nie istnieje, ja tego nie widzę. Chociaż wszystko obok mówi, że istnieje. Nie, nie widzę. Wszystko staje się względne, niejasne. Człowiek mówi, że nie widzi za tym Boga i mówi prawdę, bo prawda została w nim całkowicie stłumiona przez nieprawość. Bóg właśnie pokazał nam jedną z zasad, które mówią o konsekwencji naszych wyborów. Ale to nie jest jedyna konsekwencja. Przeczytajmy drugą część, drugą z dwóch część naszego dzisiejszego fragmentu. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg przez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Teraz możemy zobaczyć, jak Bóg ze swej strony reaguje na to lekceważenie ze strony człowieka. Wers 24, jeszcze raz. Dlatego wydał ich Bóg przez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Bóg wydaje na łup, to znaczy pozostawia człowieka na pastwę jego namiętności. Przestaje chronić człowieka przed jego własną naturą, popędami. Skoro człowiek tak bardzo chce pójść dalej w swoim poznaniu, poza to, co dobre i piękne, i tak bardzo Bóg mu w tym przeszkadza, to Bóg nie będzie mu się bez końca naprzykrzał i go ochraniał. I to jest kolejna prawda, którą wyczytujemy z Biblii, że Bóg aktywnie ogranicza zło również w człowieku, ale gdy człowiek coraz bardziej go lekceważy, Bóg w końcu cofa swoją ochronę i wydaje człowieka na pastwę jego namiętności. Jakie są dalsze skutki takiej drogi? Właśnie o nich czytaliśmy. Jeszcze raz wers 21. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali,
lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Mówiąc krótko, umysł człowieka się degeneruje. Zdolność poznania prawdy, która jest oczywista, która leży obok, jest coraz słabsza. Coraz trudniej jest człowiekowi rozeznać umysłem, co jest słuszne. Coraz częściej nie rozumie. Mówi, ja nie rozumiem. I coraz bardziej kieruje się złymi odruchami swojego serca, traci nad nimi kontrolę. Coraz mniej może liczyć na swój rozum. Coś złego dzieje się z jego logicznym myśleniem. Staje się głupi. Po prostu się degeneruje. Takie są skutki lekceważenia. Czy ta zasada jest powszechna? Czy dotyczy także chrześcijan, tych, którzy zaprosili już Chrystusa do swojego życia? Tak, zasada jest powszechna. Jeżeli na rozstaju dróg wybierzesz lekceważenie Boga i Jego oczekiwań, to nie potrzebujesz pytać, jakie będą konsekwencje. Bo wiadomo, jakie będą. Nie ma w ogóle o co pytać. Twoje i moje lekceważenie Boga krępuje dalsze poznawanie. Wiele rzeczy zostaje przed nami zamkniętych. Degeneracja zagraża również chrześcijanom. Dlatego za każdym razem, gdy stajemy na jakiejś krzyżówce przed jakimś wyborem, czy zlekceważyć Boga, czy Go posłuchać, to są bardzo ważne chwile w naszym życiu, decydujące. Gdy namiętności dają znać o sobie, gdy może ktoś ciebie do czegoś nagabuje, ty jako chrześcijanin, chrześcijanka, naśladowca, naśladowczyni Chrystusa, tu decyduje się twoja przyszłość. Gdy masz w ręku pilot telewizora lub rękę na myszy komputera i uaktywnia się ta skłonność starej natury, by poznać, doświadczyć coś poza szczęściem i pełnią zdefiniowanymi przez Boga, decyduje się nasza przyszłość. Czy będziemy Jego zaszczytnymi narzędziami, czy raczej się zdegenerujemy? W takim razie pytanie kluczowe tutaj. Co potrzebuję zrobić, żeby rozwiązać ten problem? Jak poradzić sobie z nieprawością, czyli lekceważeniem Boga? Kluczowe słowa na ten temat w Biblii to pewne zdanie z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, które brzmi: Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeżeli Duch Święty uświadamia, że lekceważenie Boga jest twoim problemem, pierwsza rzecz, jaka jest potrzebna, to wyznanie. Autentyczne wyznanie. A Bóg obiecuje, że wtedy będzie oczyszczał nasze serca z nieprawości, czyli z postawy lekceważenia. Co to znaczy wyznawać? Trzecie ugruntowanie, tak? Dzisiejszy fragment listu do Rzymian, na który trafiamy, pokazuje nam pewien obraz świata, w którym żyjemy. Świata, który w swej masie lekceważy Boga. Tu i ówdzie to lekceważenie ukrywa się za taką czy inną religijną aktywnością, ale to nie zmienia faktu, że
z głębi serc płynie lekceważenie. Jednak przyszedł Jezus, Zbawiciel, i przygotował rozwiązanie. Można zawołać do Niego o pomoc, by wyrwał człowieka ze szponów jego starej natury. Ważne pytanie, czy możemy coś zrobić, żeby pomóc innym ludziom? Zawrócić im z tej ścieżki lekceważenia, by jakaś jednak myśl przebiła się do ich umysłów. Oprócz tego, że sami przejmiemy się tym problemem, jak pomóc innym? Ostatnio jestem pod wrażeniem pewnego zdania z 17 rozdziału Ewangelii Jana, w którym jest odpowiedź na ten problem, że ludzie są obojętni. Popatrzmy na te słowa Jezusa, Ewangelia Jana 17. Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej modli się tak o swoich uczniów. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Jezus tutaj mówi o Jego naśladowcach, uczniach, takich też jak my. I mówi bardzo ciekawą rzecz, że tym, co pomoże ludziom poznać, przekonać się, przebić się przez ten mur obojętności i lekceważenia, jest co? Jedność między nami, Jego uczniami. Jedność, która zostanie dostrzeżona przez świat. To bardzo ważna wskazówka dla nas, jak możemy pomóc ludziom poznać miłość Boga, żeby to do nich dotarło. Jak przełamać ignorancję? Pomożemy najbardziej, zdaniem Jezusa, a On wie, co mówi, przez naszą jedność. Ostatnio wiele o tym rozmyślam, w jaką stronę powinniśmy zmierzać jako wspólnota. I właśnie to mi się szczególnie wyświetla, myślę, że za sprawą Ducha Świętego, by jedność między nami była tak widoczna, w różnych przejawach, by stało się to, co Jezus tutaj obiecuje. Że ludzie wokół nas poznają naszą jedność i to im pomoże wejść na ścieżkę poznania Chrystusa. Że właśnie zostanie odwrócone to, co dzisiaj odkrywaliśmy, to lekceważenie i ignorancja, w jakiej świat jest pogrążony, która powoduje, że ludzie coraz bardziej pogrążają się w niezrozumieniu. Na czym polega ta jedność i w jaki sposób może być budowana? Będzie to przedmiotem najbliższego studium biblijnego z Ewangelii Jana w małych grupach. W niektórych to już się stało. Tak czy inaczej, chodzi o jedność, którą świat zobaczy. Stąd też jeszcze jedna rzecz, rozmyślanie, czy ta myśl nie powinna znaleźć się wręcz w tym kierunku, w jakim zmierzamy jako wspólnota, w czymś, co się nazywa deklaracją misji. Co to jest deklaracja misji? To jest takie zdanie bardzo powszechne, popularne w różnych ludzkich aktywnościach, które pomaga w okamgnieniu przypomnieć sobie, po co robimy to, co robimy, jaki jest kierunek, zwrot tego, co robimy, po co istniejemy. I pomaga iść we właściwą stronę. Wiele wspólnot na świecie, na całym świecie określa swoją misję, i jest wędrówka po tych misjach wspólnot chrześcijańskich, to niezwykła przygoda,
Misja powinna być specyficzna, ukazywać szczególną rolę, jaką dana wspólnota pragnie odgrywać, powinna odgrywać, jakie ma przekonanie, że Bóg ją do tego wzywa, że po to istnieje. Na przykład taka wielka wspólnota Willow Creek Community Church, 27 tysięcy ludzi. Jaką mają misję? Na tej wspólnocie trochę się wzorowaliśmy, wzorujemy. Określa swoją misję w ten sposób. Pomóc niereligijnym ludziom stać się w pełni naśladowcami Chrystusa. I to wyznacza główny kierunek. Cokolwiek robią, to przyrównują to do tej misji. Niektóre wspólnoty na świecie w to miejsce deklaracji wizji wstawiają jakiś szczególny cytat z Biblii, który ma definiować kierunek, w jakim zmierzają. My na przykład moglibyśmy wstawić właśnie te słowa z Ewangelii Jana 17, może je troszeczkę skróćmy. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał. Już by to mówiło bardzo wiele, ale skoro wizja ma być tak bardzo misja specyficzna, to można jeszcze ją trochę bardziej uszczegółowić. I to jest propozycja, która ostatnio powstała, która brzmi, też pisałem o tym w ostatniej misji materii, brzmi ona właśnie w ten sposób. Pomóc chrześcijanom doświadczyć, jak wielkie rzeczy dla Ewangelii rodzą się z jedności. To jest taka propozycja, która gdzieś wynika z moich osobistych jakby rozmyślań, modlitwy, też w rozmowach z wami, ze wsłuchiwania się w to, co mówią ludzie wokół mnie. I przy różnych okazjach będziemy sobie ją przypominali, by ją sobie trochę przyswoić i spróbować się z nią zmierzyć, a więc właśnie to, pomóc chrześcijanom doświadczyć, a więc nie tylko nam tutaj, ale ogólnie być jakimś wzorem, odbiciem tego światła od Boga też dla innych, pomóc doświadczyć, jak wielkie rzeczy dla Ewangelii rodzą się z jedności w świecie, w Polsce, która i w Polsce i świecie, który jest dzisiaj targany właśnie wieloma konfliktami, napięciami również między chrześcijanami. Właśnie takie przekonanie. Jezus obiecuje, że gdy będziemy wykazywali jedność, świat uwierzy, że Bóg Ojciec go posłał. Więc spróbujmy myśleć w ten sposób, by tą misję realizować we wszystkim, co robimy w naszej wspólnocie, przypominając sobie dzięki temu, w jakim kierunku zmierzamy. Wczoraj mieliśmy na przykład tutaj spotkanie dla małżeństw jednej z grup. Po spotkaniu wychodzimy, zamykamy, włączamy alarm. Ale Rafał mówi nagle: słuchaj Grzegorz, tutaj zobacz, tu jest chyba z 10 łopat do śniegu, które leżą przed wejściem. A jest zapowiedź silnego wiatru, tak, huraganu, więc może schowajmy je, bo jak huragan je porwie i powbija je w styropian na ścianach lub w okna, albo jeszcze kogoś tam uszkodzi, no to więc z powrotem do środka, wyłączenie alarmu, pójście gdzieś tam po klucze, żeby tam gdzieś, tam gdzie należy je złożyć. Po co? Nawet w tak prozaicznych sprawach możemy przypominać sobie, po co istniejemy, jaka jest nasza misja. Aha, pomóc chrześcijanom doświadczyć, jak wielkie rzeczy dla Ewangelii mogą zrodzić się z jedności. Przez to, jak tworzymy ten ośrodek, jaką jest manifestacją jedności, to może pomoże to komuś wyrwać się z tego kręgu obojętności i lekceważenia. No bo gdyby zobaczył łopaty fruwające na wietrze, jeszcze którąś z nich by dostał na przykład, no to by sobie pomyślał, to nikomu na niczym nie zależy, tak jak wszędzie.
Ale jak będzie pod wrażeniem jedności, jaka stoi za dbałością na przykład o różne sprawy, a co dopiero bardziej doniosłe rzeczy, które robimy tutaj, przede wszystkim budowanie ludzi, tak? Budowanie innych na uczniów Chrystusa. Jezus mówi, że to ludzi przekona. Nie bądźmy mądrzejsi od Niego. Gdybym ja to powiedział, możecie to zlekceważyć. Przełamać obojętność świata wobec Chrystusa, to jest nasz podstawowy problem. A więc zrozumieć problem, poznać rozwiązanie, to jest coś bezcennego. Na przykład ten problem, o którym dzisiaj mówiliśmy, że człowiek pragnie szczęścia, a jednocześnie wybiera ścieżki, które go niszczą. Dlaczego? Bo taka jest jego natura. Pragnienie poznania, doświadczenia zawsze czegoś trochę dalej niż to, co Bóg mówi, że jest dla nas, co uznaje za dobre. Jest to tak silne w człowieku, że wszystko lekceważy i stawia na jedną kartę często. Nie zniechęci go do tego wizja zniszczenia swojego życia, że koniec będzie tragiczny. Potrzebne jest rozwiązanie. Jest nim ta zmiana nieprawości, lekceważenia, obojętności na respekt wobec Boga, zaufanie. Możemy w tym ludziom pomagać w sposób na pierwszy rzut oka niezwiązany, a jednak Jezus wskazuje jako kluczowy, tak? Zachowując jedność. Robiąc wszystko, by ta jedność wzrastała. Pozwólcie, że o to Go teraz poproszę, by nas w tym prowadził. Boże, Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogę zwracać się do Ciebie zawsze, w każdej chwili, bo Ty, Jezusie, utorowałeś drogę do Ojca. Dziękuję Ci, że mogę Tobie ufać i to zmienia wszystko. Dziękuję za to, co powiedziałeś dzisiaj do nas, byśmy w tą stronę wzrastali i w ten sposób pomagali światu wokół nas. Ty osobiście powiedz te słowa do serca każdego z nas, by właśnie były bezpośrednio od Ciebie. I proszę, abyśmy tego doświadczyli, bo Ty na pewno, Jezusie, nie rzuciłeś tych słów na wiatr. Ufamy Tobie, że pozwolisz nam zobaczyć rezultaty, że jeszcze wielu ludzi wokół nas zostanie wyrwanych z tego kręgu lekceważenia, z tego, że wszystko jest jak na dłoni, cała prawda, ale jest natura. Ojcze, prosimy, abyś pozwolił nam zobaczyć to Twoje zwycięstwo nad naszą starą naturą w przypadku każdego z nas i wielu ludzi wokół. Życzę miłego tygodnia. Gdy będą problemy, no to życzę dobrego odkrywania ich istoty i też dobrych rozwiązań. Również życia pod wrażeniem wielkości Boga, którą my akurat dobrze widzimy, tak? To, że On to wszystko stworzył i On jest autorem tej wspaniałości.